trochę przypadek, że akurat rzeźba, która powstała w programie Niepodległa, otwierana jest, odsłaniana jest w Wigilię Święta Niepodległości. Ta rzeźba jest jak gdyby takim pierwszym krokiem w oddawaniu bunkra publiczności. Ona jest widoczna tylko dzisiaj, ponieważ tutaj musimy przedłużyć płot z powrotem i ona będzie zasłonięta aż do momentu, kiedy zostanie oddany budynek. Czyli w przyszłym roku wszyscy zobaczymy ją znowu, zobaczymy na tle przepięknie odnowionej fasady i być może w kontekście zbudowanej kawiarni, ponieważ uzyskaliśmy również wszystkie zezwolenia na to, żeby była z powrotem kawiarnia. To jest rzeźba, która jest taką komunią myślenia artystycznego. Jaremianka mentalnie była rzeźbiarką. Ona myślała takimi rzeźbiarskimi formami, również w swoich kompozycjach na papierze, i tam też pojawiają się takie przenikające formy, które jak gdyby sugerują rzeźbiarstwo. I Krzysztof M. Bednarski wykorzystał tą inspirację, żeby ją przełożyć na zupełnie swoją kompozycję.